Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić swojego własnego skina w Minecrafcie. Najpierw musimy wejść w stronę Nitcool Shoes. Mi się tutaj od razu już podpowiada i wejść w pierwszy link w opisie. Okej. Tutaj mamy swojego skinka, którego będziemy mogli robić. Tutaj możemy sobie coś stąd wybrać, na przykład to. I tutaj kliknąć Edit the skin i mamy jakby skina. Ale ja będę chciał zrobić swojego własnego, więc to usunę. I okej. Teraz zróbmy sobie jakiegoś podstawowego skina. Żeby zrobić sobie głowę, to dajemy wypełnienie i tutaj możemy dać głowę. Żeby była nie taka zwykła, tylko taka fajniejsza, to możemy kliknąć te dwa pikseli i od razu się nam takie, na takie coś zmieni. Okej. Możemy sobie tutaj wyłączyć poszczególne elementy i w ogóle. Teraz zróbmy sobie włosy. Hop. Jak klikniemy tarczę, to możemy jakby, to się z dwóch stron robi, tutaj od razu się zrobi tu i tak dalej. Możemy sobie zrobić jakieś tutaj włoski, nieważne. Dobra, jak mamy już jakieś włosy zrobione, to teraz możemy jeszcze sobie tutaj dodać taki frędzelek. Tutaj możemy zrobić sobie takie coś, nie wiem. Ja się nie znam, możecie zrobić oczywiście lepszego. Ja robię sobie tutaj jakieś oczy, może trochę chyba za duże mi wyszły. No, tutaj dajmy czarne. Tak, tak. I niebieski kolor. Tutaj niebieskie oczy. Tutaj zróbmy sobie jakąś koszulkę. Możemy sobie tutaj wyłączyć wszystkie rzeczy oprócz koszulki. Hop. Tutaj możemy też wylać sobie zielony kolor, na przykład może jakiś ciemniejszy. Okej, jak już mamy, to możemy sobie tutaj zrobić na przykład twarz creepera. Okej, takie coś. Tutaj wyłączmy może. Może by to jakoś lepiej wyglądało. I z drugiej strony też możemy zrobić. Tutaj. Tak. Tak. Okej. Jest. Dobra. Tutaj mamy sobie twarz creepera. Okej, to jest koszulka. Tutaj możemy sobie zrobić tak. Hop i wziąć sobie kremowy jakiś stąd i zrobić po prostu ręce. Dobra, jak już mamy ręce, to możemy sobie zrobić spodnie, jakieś jeansowe i tutaj zrobić czarne buty albo białe. Że będą lepsze. No, tak, to tutaj białe buty. Tutaj nie zapomnijcie, żeby sobie zrobić właśnie tu tak z tyłu. Okej, mamy. I mamy naszego skinka tak naprawdę. Teraz jak chcemy sobie dodać jaki... O Boże, coś tu się pokręciło, ale już nieważne. No. I teraz jak chcemy sobie dodać na przykład jakiś kaptur zrobić, żeby ten skin lepiej wyglądał, to możemy kliknąć sobie tu, dać flip skin and armor, tutaj da nam takie coś i możemy sobie tutaj domalować. Ja na przykład zrobię sobie kaptur, no może być, możemy dorobić jeszcze nie wiem, maseczkę jak chcemy. Hop. Może nie tak. To
ci za kaptur. Hop, mamy. Tutaj możemy sobie zrobić tak. Jest ok. I na przykład możemy jeszcze sobie dodać jakieś sznurki od bluzy. Tu. Tutaj. I na przykład niebieskie te. I mamy w sumie gotowego skina. Żeby go pobrać, musimy kliknąć tą strzałeczkę, dać download to your computer. Mamy go tutaj pobranego w naszym komputerze. Możecie sobie go później ustawić. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Tutaj jest wszystko oczywiście bezpłatne. Jest tutaj zabezpieczona strona i w ogóle. Więc nie ma się odzywać. I zostawiacie łapki i suby. Pa!